Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Beata Redzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, no a teraz chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego sympatycznego wzoru szydełkowego kwadratu, ale z oczkami reliefowymi w części drugiej. Tak więc już zapraszam Was na tutorial krok po kroku, zapraszam. No a ja już witam Was w drugiej części tutorialu, w którym będziemy właśnie przerabiać ten tutaj mały kwadracik do formy takiego dużego kwadratu i w którym pokażę Wam, jak przerabiać oczka reliefowe, czyli oczka, które nadają taką bardziej przestrzenną strukturę naszym szydełkowym wzorom. Więc jedziemy. Więc właśnie tutaj jeszcze mała końcóweczka, czyli po prostu szczepiam końcówki tego poprzedniego okrążenia, a więc tutaj odnajduję właśnie ten pierwsze oczko łańcuszka, które zastępowały ten pierwszy z pięciu półsłupków, a więc o, tutaj odliczam i no to jest zawsze walka z, właśnie przeciągam nitkę, o tutaj biorę nitkę, przeciągam, to nie jest najłatwiejsze, ale o jesteśmy, mam dopięte końcóweczki, no i teraz będę przerabiać takie właśnie okrążenie jakby otaczające, czyli przerabiam słupki i tutaj zaraz Wam powiem, docelowo mam tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 oczka na tej długości i 3 oczka przepadające na narożnik, a więc jedziemy. I teraz tutaj chciałabym przerobić oczka, takie oczka reliefowe w kilku punktach, czyli właściwie w jednym punkcie, czyli tutaj właśnie u szczytu jakby tego mojego boku kwadratu. O, tutaj na tym półsłupeczku przerobię taką grupę trzech słupów, ale w wersji front post i tutaj również w narożniku przerobię sobie taką grupę troszkę bardziej wypukłą, więc jedziemy. Więc zaczynamy. Więc w tym miejscu, w którym jestem, z tego miejsca, w którym jestem, startuję, przerabiam trzy oczka łańcuszka, które są równoważnikiem pierwszego słupka, no i to okrążenie składa się właściwie ze samych słupków, bo już tylko po prostu obrabiam i jednakową ilość oczek wzdłuż każdego boku, tylko że pomiędzy nimi pojawią mi się oczka reliefowe, a więc pierwszy słupek tutaj, póki co do końca okrążenia przerabiam same słupki, drugi słupek, o, czyli po prostu wbijam się w każde oczko z poprzedniego okrążenia i w każdym oczku z poprzedniego okrążenia przerabiam po jednym słupku, tak żeby tutaj, o, właśnie zabudować ten bok. No i teraz właśnie dochodzę do tych trzech półsłupków, które przerobiłam na łuku. No i tak, pierwszy z tych półsłupków obsadzam słupkiem takim na płasko, a z kolei w tym środkowym słupku przerobię, w tym środkowym półsłupku, przepraszam, przerobię taki narożnik w formie oczek właśnie słupków przerobionych od przodu, czyli właśnie jakby tutaj, żeby wzmocnić, jakby wydobyć bardziej to oczko, czyli po prostu przechodzę, o, w ten sposób od przodu przerabiam jeden słupek, to jest jakby końcówka tej pierwszej długości, trzy oczka łańcuszka, którymi robię takie przejście, czy taki narożnik i tutaj w tym samym półsłupku, czyli w tym półsłupku środkowym znowu wbijam się, nie u góry, ale od przodu, o, czyli w wersji front post przerabiam taki słupek, no i to jest to moje pierwsze oczko takie w wersji reliefowej, które mam tutaj w tym okrążeniu, a więc tutaj zrobiłam taki mały narożnik, bardziej wyboisty, no i tutaj odnajduję ostatni, drugi z tych półsłupków na tym łuku i tutaj też przerabiam w nim słupek, no i zaczynam właśnie przerabiać tą moją długość, no i tą długość regularnie tutaj w każdym oczku z poprzedniego okrążenia przerabiam po jednym słupku, o, raz, dwa, trzy, o właśnie, aż dojdę do tego punktu, do tego środka tego długości tego kwadratu i to jest taki punkt wyraźny, to jest ten punkt, ten półsłupek właśnie tutaj na samym środku, więc i w tym miejscu przerobię taką sekwencję trzech, czyli tutaj właśnie doszłam, tutaj mam łuk złożony z dwóch oczek łańcuszka, przykrywam dwoma słupkami, bo no długości kwadratu jakby tutaj nie dorzucam oczek, to nie jest okrąg, to jest kwadrat, więc każdy tutaj oczka dorzucam w narożniku. A więc jeżeli mam dwa łuk z dwóch oczek łańcuszka, jakby przykrywam ten łuk dwoma słupkami, o, słupek w kolejnym łuku i tutaj dwa słupki w łuku złożonym z dwóch oczek łańcuszka, no i w ten sposób doszłam właśnie do tego tutaj, o, centralnego, najbardziej centralnego punktu i tutaj przerobię sekwencję trzech słupków przerobionych razem, ale wbitych od przodu, czyli narzucam nitkę na szydełko i nie wbijam się tutaj u góry. Gdybym chciała przerobić normalny słupek, to wbijam się u góry, a ja chcę przerobić wersję front post, czyli idę od przodu, o, w ten sposób chwytam nitkę, wyciągam. I teraz znowu, o, robię pierwsze przeciągnięcie w pierwszym słupku. Teraz znowu idę w ten sposób od przodu,
robię pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku i znowu idę od przodu o pierwsze przeciągnięcie w trzecim słupku i teraz szczepiam je razem. No i tutaj mam tą pierwszą właśnie taką grupę wypukłą, o, taką kuleczkę, ale wypukłą. No i teraz znowu kontynuuję jakby według tej samej metody, czyli każdy łuk z dwóchoczek łańcuszka obsadzam dwoma słupkami. O, w ten sposób jakby identyczną ilość oczek przerabiam na tej, na kolejnej długości kwadratu. Teraz w tym słupku znowu słupek, czyli tutaj jeszcze w tym okrążeniu nie dorzucam zbyt wielu oczek reliefowych. Znowu łuk z dwóch oczek łańcuszka tutaj przerabiam, o, przerabiam dwa słupki i teraz dochodzę do tej sekwencji złożonej z pięciu półsłupków. W każdym półsłupku przerabiam po jednym słupku, o, i w ten sposób jakby rozbudowuję ten wzór, czyli no tutaj pokazuję tak mechanicznie i zaraz Wam powiem, ile konkretnie oczek tutaj wypada. I jedyne takie urozmaicenie, które chciałam dodać, to właśnie dochodzę do narożnika. W narożniku, przypominam, mam trzy półsłupki. Pierwszy z tych półsłupków, czy pierwszy i trzeci z tych półsłupków obsadzę regularnym słupkiem, o, na płasko, a z kolei tutaj jeszcze się pobawiłam, oczywiście możecie według uznania, możecie przerobić na płasko te oczka. Tutaj w tym narożniku, w tym środkowym półsłupku przerabiam oczko w wersji front post, o, czyli wbijam się w ten sposób od przodu. I tutaj zamocowuję sobie ten element narożny, czyli zamocowuję sobie jeden słupek, o, słupek, trzy oczka łańcuszka, to jest ten element zakręcający i na tym samym łuku, na tym samym oczku jeszcze jeden słupek wbity od przodu, czyli o, wbijam w ten sposób i przeciągam nitkę i o, właśnie w ten sposób mam taki element bardziej właśnie wypukły. No i na tym trzecim półsłupku przerabiam już regularny słupek, no i właśnie dochodzę dalej, kontynuuję kolejną długość. W ten sposób przerabiałam jedną długość, teraz kolejna długość i tutaj w narożniku, w tym środkowym oczku i w tym też środkowym oczku przerobię oczka w formie reliefowej, czyli takie oczka wypukłe, a z kolei no tutaj w jeszcze kolejnych okrążeniach troszeczkę bardziej wyostrzę ten wzór, przerabiając więcej oczek reliefowych, no ale to pokażę zaraz. No i teraz jeszcze chodzi o obliczenie, czy rachunek nam się zgadza. No i teraz chwila, prawda, czy rachunek mi się zgadza, więc liczę oczka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25 i tutaj właśnie mam 25 słupków rozdzielonych z każdej strony trzema oczkami łańcuszka, żeby przejść do kolejnej długości, więc tutaj przed chwileczką źle policzyłam oczka, jeszcze raz sprawdziłam, tutaj na każdej długości mam 25 oczek, o, 25 słupków i w ten sposób przerabiam wzdłuż każdej długości okrążenia i tutaj tylko o, w tym okrążeniu póki co mam tylko tutaj taki, o, taki element i troszeczkę na wierzchołku zaokrąglony czy uwypuklony ten wzór. No i w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca, teraz po prostu szczepiam końcówki, czyli odnajduję trzecie oczko łańcuszka z tych trzech oczek łańcuszka na początku okrążenia zastępujących pierwszy słupek i szczepiam końcówki i właśnie jestem na takim etapie. No i teraz właśnie ten taki reliefowy element, czyli właśnie jak dodać taki, o, taki motyw, który okrąża mi jakby mój kwadrat. No i ten motyw składa się z oczek tak zwanej wersji back post. Back post, czyli wbijanych od tyłu. A więc właśnie teraz po prostu na każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerobię po jednym słupku, czyli tutaj mam 25 słupków na długości plus jeszcze taki motyw słupek, trzy oczka łańcuszka w narożniku. A więc jak przerabiamy wersję, czy oczko w wersji back post? I tutaj zniżę kamerę i teraz tak. Wersja front post to było, wkładamy od przodu w ten sposób, o. Wersja na płasko to oczywiście wbijamy się tutaj u góry. Wersja back post, czyli idę od tyłu, przechodzę szydełkiem od tyłu, przechodzę z przodu przed oczkiem, o. Teraz chwytam nitkę z tyłu i przeciągam ją przed tym oczkiem z przodu i tutaj wyciągam z tyłu. No i teraz po prostu przeciągnę tylko przez to oczko z początku po to, żeby zacząć, o. Zacząć i teraz przerobię równoważnik pierwszego słupka w wersji back post, czy już jestem na pozycji back post i trzy oczka łańcuszka po to, żeby zastąpić ten pierwszy słupek. No i teraz już regularny słupek, czyli narzucam nitkę, przechodzę od tyłu, o, przeciągam nitkę, przeciągam szydełko przed oczkiem i teraz chwytam nitkę i przeciągam ją od przodu, ale wyciągam z tyłu i z tyłu pracuję i przerabiam regularny słupek, czyli już tutaj dwa przeciągnięcia i to sprawia, że ta góra oczka, ta góra tego poprzedniego rządka idzie do, wysuwa się do przodu. Czyli jeszcze raz narzucam nitkę na szydełko, przechodzę, o, tutaj tak od przodu,
i chwytam z tyłu nitkę, przeciągam ją przed tym oczkiem, o, przeciągnęłam ją tutaj, ale wyciągnęłam z tyłu i w ten sposób jest łatwiej przerabiać takie oczka i przerabiam już regularny słupek. I narzucam nitkę na szydełko i tutaj na tym oczku przerobię słupek wersji backpost, czyli idę od tyłu, przechodzę przed tym oczkiem, chwytam nitkę i tą nitkę przeciągam od przodu tutaj, ale wyciągam dalej z tyłu i tutaj już z tyłu przerabiam regularny słupek, tak jak przerabiam słupek. I jeszcze raz narzucam nitkę na szydełko, przechodzę od tyłu przed oczkiem, chwytam nitkę i chwytam i ją przeciągam. Przeciągam ją tutaj, ale wyciągam z tyłu i z tyłu pracuję, przerabiam słupek. I jeszcze raz, o, przechodzę od tyłu przed oczkiem, wyciągam, wyciągam, wyciągam i z tyłu przerabiam już regularny słupek. I ostatni słupek do przerobienia, właśnie na nim oczka wersji backpost, czyli chwytam od tyłu, przechodzę, wyciągam, jeszcze może pokażę na zbliżeniu i tutaj o, raz, dwa. No i w ten sposób zobaczcie, o, jakby ta góra tych oczek, ponieważ tutaj ta nitka przebiega u szczytu tych słupków, o, to jakby ta góra, te łezki u góry zostały wypchnięte do przodu, co stanowi takie obramowanie, sprawia, że ten wzór staje się bardziej taki przestrzenny. No i teraz już normalne na narożniku, normalne słupki, no bo jestem na łuku, więc na łuku nie jestem w stanie przerobić oczka w wersji frontpost czy backpost, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek. No i w ten sposób przeskakuję na kolejną długość i na każdej długości wiem, że mam 25 słupków, więc na tych 25 słupkach przerobię 25 słupków, ale w wersji backpost, czyli jeszcze raz pokazuję. Narzucam nitkę na szydełko i idę od tyłu. Za tym oczkiem tutaj, o, idę od tyłu, przechodzę przed oczkiem. W ten sposób szydełko wychodzi z tyłu, ona chwyta nitkę i tą nitkę przeciąga. Przeciągam ją z przodu, ale tutaj nie zatrzymuję się, tylko o, przeciągam i wyciągam z tyłu. I jak wyciągnęłam z tyłu, to już tak jak normalnie pracuję, jak normalnie, to jakby tak naturalnie już właśnie za tym elementem pracuję, przerabiam raz, dwa i mam pierwszy słupek wersji backpost. Jeszcze raz narzucam nitkę, przechodzę od tyłu tutaj przed tym oczkiem, chwytam nitkę i przeciągam ją od przodu tutaj, ale wyciągam za tym oczkiem i dzięki temu o, raz, dwa przeciągnięcia, mam taki właśnie sympatyczny element. No i w ten sposób właśnie przerabiam do końca okrążenia. No i w ten sposób przerobiłam do końca to okrążenie. No i teraz przyznaję się, udoskonaliłam w międzyczasie ten wzór, więc docelowo mój kwadrat wygląda w ten sposób. O, czyli na tym etapie troszeczkę udoskonaliłam, dlatego że właśnie no, w ten sposób on ma bardziej formę kwadratową i właśnie troszeczkę inaczej obliczyłam sobie ilość tych oczek, więc teraz tak. Więc teraz przypominam, jestem w okrążeniu, w którym przerobiłam słupki w wersji backpost, co sprawiło właśnie, że pojawiło mi się takie sympatyczne okrążenie, o jakby otaczające ten kwadrat. I tutaj mamy 27 słupków na każdej długości kwadratu, plus 3 oczka łańcuszka, które stanowią właśnie narożnik. Teraz kolejne okrążenie. W kolejnym okrążeniu przerobię po prostu zwyczajny rządek słupków, dodając po jednym słupku właśnie z każdego brzegu, czyli 29 słupków. I dopiero w kolejnym właśnie będę dorabiać takie właśnie ozdobne oczka reliefowe, więc teraz tylko pokażę szybciutko. Tutaj to okrążenie jest dość schematyczne i dość jednolite, że tak powiem. A więc jestem, szczepiłam końcówki, no i teraz przerabiam trzy oczka łańcuszka, czyli jako oczko zastępujące pierwszy słupek. No i teraz w każdym kolejnym tutaj oczku z poprzedniego okrążenia, czy słupku z poprzedniego okrążenia, przerabiam po jednym słupku. Miałam 27 słupków i przerabiam słupki, o, słupki na płasko, czyli słupki, w których wbijam się właśnie, o, tutaj. Dzięki czemu po prostu, no, tylko przedłużam czy poszerzam obwód mojego kwadratu, czyli o, dochodzę w każdym słupku z poprzedniego okrążenia, przerabiam po jednym słupku, o, tutaj dochodzę do narożnika. W narożniku przerabiam tą samą sekwencję, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek wbity w narożniku, czyli to jest taka, o,
grupa, którą powtarzam, która jakby poszerza mi z każdej strony właśnie ten mój, z każdej strony poszerza mi i długość boku, i ten narożnik o jeden słupek, o dwa słupki, no bo tutaj dorzucam dwa słupki, więc jeden tutaj, jeden tutaj, no i po prostu kontynuuję na kolejnej długości boku, czyli znowu o słupek. Tutaj po prostu przerabiam, o zobaczcie, tutaj mam 27 słupków, plus 28, plus 29, więc będę miała 29 słupków i w ten sposób przerabiam wzdłuż całej długości okrążenia na słupek, czyli po prostu, o, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam raz, wyciągam dwa i w ten sposób właśnie dodaję okrążenie, które poszerzy mi kwadrat. To właśnie chciałam przerobić do końca, żeby Wam pokazać ilość oczek, więc staram się w miarę szybko przerobić to okrążenie, żeby dojść do końca i właśnie to jakby okrążenie będzie takim tłem czy kanwą, na którym później dorzucę oczka reliefowe, które nadadzą taką bardziej wyrzeźbioną strukturę temu wzorowi. Więc póki co kontynuuję. W każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiam po jeden słupek. I już prawie dochodzę do końca. I teraz dochodzimy do momentu prawdy, w którym sprawdzamy, czy rachunek się zgadza. No i to jest ważne, żeby mieć w każdym boku jednakową ilość oczek, no bo w ten sposób będziemy mieć idealny kwadrat. No ale też jeżeli będziemy szczepiać końcówki, będziemy szczepiać po prostu te kwadraty bok do boku, czy właśnie razem ze sobą, no to po prostu no chodzi o to, żeby rachunek się zgadzał, żeby w każdym kwadracie, każdy bok miał jednakową ilość oczek, no bo wtedy właśnie o, będzie to pasować oczko do oczka. No i właśnie w ten sposób przerobiłam tutaj te wszystkie słupki w tym okrążeniu. Jeszcze kolejny słupek, czyli kolejny narożnik, czyli pierwszy słupek tutaj, trzy oczka, łańcuszka i kolejny słupek, o. No i w ten sposób przerabiam kolejny bok, no a tutaj liczę, mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, czyli mam 29 oczek i w ten sposób przerabiam wzdłuż całej długości okrążenia. No i właśnie w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca, czyli po prostu regularne słupki, 29 słupków na każdej długości każdego boku kwadratu i 3 oczka łańcuszka w narożniku. Teraz po prostu tylko szczepiam końcówki, czyli no łączę ten ostatni słupek z pierwszym, który składa się z 3 oczek łańcuszka, czyli to był odpowiednik pierwszego słupka złożony z 3 oczek łańcuszka i po prostu o tutaj o przeciągam nitkę, no i mam szczepione końcówki. No i teraz właśnie w tym okrążeniu, o, żeby ten kwadrat się właśnie w miarę fajnie rozkładał i żeby ta ilość oczek no, symetrycznie przerastała, przerobię półsłupki, ale między nimi właśnie przerobię takie podwójne słupki w wersji front post, które schodzą właśnie do tego okrążenia wcześniej, czyli tutaj przerobię ten element ozdobny właśnie na środku i ten takie pazurki z boku i to są podwójne słupki w wersji front post wbite właśnie w narożniku i wbite w tym centralnym tutaj, o, centralnym tutaj elemencie. No i teraz właśnie, żeby to jakoś w miarę prosty sposób Wam pokazać i rozpisać, więc właśnie zaczynam od przerabiania półsłupków, czyli tutaj kończę to okrążenie akurat, czyli jakby pokażę pierwsze oczko łańcuszka zastępujące pierwszy półsłupek i teraz już kolejne półsłupki i teraz tutaj po prostu pokażę na całej długości, więc tutaj dorabiam do końca półsłupki, z wyjątkiem właśnie zatrzymuję się na tutaj, o, na tym przedostatnim słupku, czyli dochodzę, czyli przerabiam półsłupki, o, półsłupki i teraz dochodzę do tego przedostatniego słupka i tutaj właśnie zaczynam przerabiać ten pierwszy podwójny słupek, no i teraz pokażę Wam, jak przerabiam podwójny słupek, czyli narzucam nitkę dwa razy wokół szydełka i wbijam się tutaj, o, przechodzę pod tym oczkiem, o, może troszkę zniżę, czyli przechodzę pod tym oczkiem i teraz po prostu, no, wyciągam nitkę i odwijam, czyli przerabiam raz, dwa i trzy przeciągnięcia, bo podwójny słupek, bo narzucam nitkę dwa razy, ale po angielsku treble, bo robię trzy przeciągnięcia, no i dzięki temu, no, mam takie wydłużone oczko, które schodzi do tego okrążenia wcześniej, do tego tutaj, o, właśnie okrążenia troszeczkę wcześniej i mam mój pierwszy taki właśnie pazurek, że tak powiem. Teraz kolejny słupek obsadzam półsłupkiem, o, i jeszcze jeden półsłupek tutaj zamocowuję, jakby obsadzam na tym tutaj łuku i teraz znowu kolejny podwójny słupek, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i
w tym samym punkcie zaczepiam, czyli przechodzę pod tym oczkiem, wyciągam i teraz dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, dobieram nitkę trzy i oczywiście za każdym razem przeciągam. O, teraz tutaj osadzam w formie takiego, tutaj zaczepiam jakby to oczko na tym łuku, czyli przerabiam jeden półsłupek, który jakby przyczepiam do tego łuku i symetrycznie kolejny podwójny słupek zaczepiony w tym samym miejscu. O, chodzi o to, żeby one wychodziły z tego samego miejsca i znowu raz, dwa, trzy przeciągnięcia. O, czyli mam te pazurki jakby na tym narożniku. Teraz, żeby było symetrycznie, jeden półsłupek na tym łuku, żeby go przyczepić, ten narożnik do tego właśnie łuku i kolejne tutaj znowu zaczynam kolejną długość, czyli tak, pierwszy słupek obsadzam półsłupkiem. O, teraz drugi słupek, tutaj znowu ten kolejny podwójny słupek wychodzący z tego samego punktu, czyli przeciągam nitkę i robię pierwszy, drugie i trzecie przeciągnięcie, no i mam, i teraz kolejny półsłupek już zaczepiam nie na, mam obsadzony pierwszy słupek, drugi to był ten właśnie ten podwójny słupek i trzeci słupek z tej na tej długości przymocowuję tutaj półsłupek, o, i teraz Wam pokażę, to daje taki, o, taki sympatyczny zarys na narożniku, no i teraz jedziemy dalej. No i teraz jadąc dalej przerobiam 9 półsłupków na tej długości i dojdę do tego tutaj punktu, czyli mam pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, i dziewiąty, o, czyli po prostu jakby tutaj wzmacniam tą długość tego boku, no i dochodzę tutaj do tych pazurków, które chcę zrobić właśnie w centrum i teraz tak, mam 4, 6, 8, 9, teraz przerabiam potrójny słupek, ponieważ tutaj po takim skosie chcę dojść do tego miejsca, a więc to oczko musi być wydłużone, więc potrójny słupek, czyli owijam nitkę 3 razy wokół szydełka i teraz wbijam się, ja tutaj wbiłam się w to oczko, które jest ponad właśnie tym tutaj elementem, w ten sposób, czyli nie w ten taki, tą taką grupę trzech słupków przerobionych razem, tylko w to oczko, które jest ponad właśnie. Wbijam się, żeby no to było w miarę na płasko, czyli trzy razy owinęłam nitkę wokół szydełka i o, i teraz schodzę i tutaj się wbijam, o, i w tym punkcie będę zaczepiać i w tym punkcie będę u góry, czyli dobrze znaleźć trzeba ten punkt centralny, żeby to było o, powiedzmy tutaj i w tym punkcie będę wbijać wszystkie kolejne oczka i teraz potrójny słupek, czyli wyciągam nitkę, no i zawsze jak mam trzy nawinięcia, to mam o jedno więcej przeciągnięcie, czyli pierwsze przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie, trzecie przeciągnięcie i czwarte przeciągnięcie, o, i w ten sposób mam taką linię, o, takie oczko, jakby takie oczko właśnie rozrysowane, ozdobne. Teraz przerabiam, teraz jakby właśnie, o, tutaj mam kolejny słupek, jakby odpowiednikiem na tym słupku mam obsadzony właśnie ten potrójny słupek, czyli o, przeskakuję ten słupek i w kolejnym wbijam się, przymocowuję półsłupkiem. Chodzi o to, żeby ilość oczek, żeby nie dorzucać na długości oczek, bo wtedy ten kwadrat będzie po prostu przyjmował bardziej formę okrągłą niż kwadratową. No i teraz przerabiam podwójny słupek, dlatego że tutaj schodzę, ale ta długość jest troszeczkę krótsza niż ta tak tutaj po skosie. Czy tutaj był potrójny słupek, tutaj podwójny słupek i znowu zaczepiony w tym samym miejscu, czy w tym samym punkcie, o, przeciągam i teraz raz, dwa, o, i trzy przeciągnięcia, to jest podwójny słupek, czyli treble, trzy przeciągnięcia. No i teraz znowu na tym, tutaj widzę z tyłu te słupki, więc na tym słupku niczego nie obsadzam i teraz przerabiam raz, dwa, półsłupki i teraz znowu symetrycznie jakby tą drugą połówkę, czyli mam jakby połówkę tych takich pazurków, tego elementu, teraz symetrycznie tutaj podwójny słupek i potrójny słupek, żeby z tej drugiej strony zejść, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i znowu w to samo miejsce, w tym samym punkcie wbijam się i, czyli tak, dwa razy nitka owinięta wokół szydełka, o, odnajduję to oczko, w którym się tutaj wbijałam, no, teraz tutaj się robi tłoczno, o, wbijam się, przeciągam, chodzi o to, żeby to wychodziło z jednego punktu i teraz podwójny słupek, czyli raz, dwa, o, dwa, trzy przeciągnięcia, czyli treble, no i teraz przerabiam jeden półsłupek, czyli ten słupek, tego nie obsadzam, tylko w kolejnym, o, przerabiam tutaj półsłupek przymocowujący, no i teraz schodzę,
takim potrójnym słupkiem, czyli owijam nitkę trzy razy i znowu wbijam się w to samo oczko, co tutaj, żeby te oczka wychodziły z jednego punktu. To nie jest najłatwiejsze, no ale jedziemy, przeciągamy i teraz tak, potrójny słupek, czyli cztery przeciągnięcia. Raz, dwa, trzy. O, i cztery. I teraz na tym słupku niczego nie obsadzamy, bo on jest obsadzony tym potrójnym słupkiem, tylko półsłupek właśnie przymocowujący jakby ten element na tym kolejnym o słupku. No i w ten sposób właśnie mam takie pazurki. No i teraz znowu przerabiam drugą długość tego mojego boku, ta drugą część boku, półsłupkami, aż dojdę do tego właśnie przedostatniego słupka, w którym zacznę te takie o pazurki, ten taki ozdobny narożnik, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć półsłupków, o, i teraz dochodzę do tego przedostatniego i tutaj przerabiam podwójne słupki, zaczepione właśnie na tym tutaj, o, jakby troszkę wychodzącym z tego dwa okrążenia wcześniej słupku. Czyli znowu owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przekładam pod łukiem, pod tym oczkiem, wyciągam i raz, dwa, trzy. Trzy przeciągnięcia, czyli to moje pierwszy podwójny słupek, czyli trebuł. Później zamocowuję półsłupkiem w tym ostatnim tutaj o słupku z poprzedniego okrążenia i jeszcze dorzucam jeden półsłupek właśnie na tym łuku. No i teraz kolejny podwójny słupek, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, o, przechodzę pod tym łukiem, wyciągam i teraz raz, dwa, trzy. Trzy przeciągnięcia, żeby zaczepić, bo ten element tak rozchodzi się, więc żeby szczepić z tym łukiem, przerabiam półsłupek, o, w ten sposób on będzie zamocowany. No i teraz właśnie owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i ten symetryczny element, czyli znowu wbijam się, czy przechodzę pod tym samym oczkiem, wersji front post, czyli od przodu wyciągam i teraz raz, dwa, trzy przeciągnięcia, czyli trebuł. No i teraz zobaczę, żeby to się tak nie rozchodziło. Przymocowuję tutaj o na tym łuku, czyli pierwszy półsłupek i drugi półsłupek w pierwszym z tych słupków z kolejnej długości. I ten drugi słupek z poprzedniego okrążenia obsadzam tutaj, przerabiając nad nim podwójny słupek, czyli przechodzę pod łukiem, wyciągam o raz, dwa. I trzy. O, i teraz tutaj o, ten słupek z poprzedniego okrążenia jest jakby przykryty, czy jego równowartością, równoważnikiem właśnie jest ten podwójny słupek. No i teraz przymocowuję półsłupkiem w trzecim słupku z poprzedniego okrążenia. No i mam jakby jedną długość już tak dokończoną, czyli tutaj na bokach przerabiam właśnie o taki sympatyczny element, taki właśnie narożnik w formie podwójny słupek, ale w wersji front post. Tutaj też przerabiam taką rozetę, ale to są potrójne słupki tutaj, bo to jest taka dłuższa długość, a tutaj podwójne słupki wychodzące z tego centralnego punktu. No i to daje takie właśnie takie obramowanie, że tak powiem, kadr, taki bardziej ozdobny, z oczkami reliefowymi dla tego tutaj o centralnego kwadratu. No i właśnie w ten sposób przerabiam do końca okrążenia, czyli znowu 9 półsłupków, tutaj taka rozeta na środku, 9 półsłupków i tu ten taki narożnik. No i właśnie w ten sposób przerabiam to okrążenie. No i właśnie w ten sposób przerobiłam do końca to okrążenie, szczepiłam końcówki i teraz będziemy przerabiać kolejne okrążenie, czyli może jeszcze raz przypomnę, tutaj przerabiałam takie narożniki, następnie 9 półsłupków, taki element tutaj ozdobny, 8 półsłupków i kolejny narożnik. No i teraz szczepiłam końcówki i kolejne okrążenie, które będzie tłem dla jeszcze następnego okrążenia, w którym przerobimy takie oczka reliefowe, czyli okrążenie złożone ze słupków, chociaż możecie oczywiście na tym etapie zatrzymać ten wzór, no i on jest już taki, no właśnie dość sympatyczny, to jest sympatyczny kwadrat. No i teraz kolejne okrążenie, które ja tutaj właśnie w tym motywie, że tak powiem, przewidziałam, czyli przerabiam okrążenie złożone ze słupków. Tym razem właśnie będę mieć, każda długość kwadratu będzie składać się z 33 słupków plus narożnik złożony z 3 oczek łańcuszka, a więc jedziemy. Tutaj Wam pokażę, czyli zaczynam od przerobienia 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Tutaj wbijam się w ten sposób, jakby dochodzę do kolejnego. No i tutaj przerabiam póki co tą połówkę okrążenia, która mi została, że tak powiem. O, i zaraz Wam pokażę, jak ją przerabiam, a więc właśnie o, tutaj dochodzę do tych oczek reliefowych.
powoli, więc wbijam się w to oczko reliefowe, również przerabiam słupek. Tutaj kolejny, tutaj mam kolejne dwa oczka, wbijam się w nie i przerabiam po jednym słupku. O, raz, dwa. I tutaj dochodzę do tego ostatniego, z tej połówki słupka. O. Teraz przerabiam dwa oczka łańcuszka, którymi robię przejście i przeskakuję do tego kolejnego słupka, podwójnego słupka i wbijam się u jego szczytu oczko na płasko, przerabiam o słupek i w tych dwóch kolejnych oczkach znowu słupek i słupek, o, dochodzę do tego wypukłego, reliefowego, podwójnego słupka, kolejny słupek, no i teraz na, przechodzę właśnie do kolejnej długości, czyli tutaj przerobiłam, o, w każdym z tych wypukłych słupków przerabiam po jednym słupku i tutaj dwa oczka łańcuszka w formie narożnika. Teraz przygotowuję takie okrążenie, które będzie takim tłem do ewentualnych dodania oczek reliefowych w kolejnym okrążeniu. No i tylko po prostu przerobię do końca, żeby pokazać Wam ilość oczek, o, czyli w każdym tutaj oczku, o, przerabiam z poprzedniego okrążenia, przerabiam zwyczajny pojedynczy słupek wbity na płasko, czyli wbity, o, w tą taką łezkę u góry. O, tak samo również w tym elemencie centralnym, w którym były oczka reliefowe, dlatego właśnie za każdym razem, kiedy przygotowywałam oczko reliefowe, przymocowując je razem z całym tym wzorem, jakby przeskakiwałam jedno oczko z poprzedniego okrążenia, żeby po prostu to oczko reliefowe, o, tu mam oczko reliefowe, ono jest jakby tym równoważnikiem tego tutaj słupka, ponad którym przeskoczyłam i na którym nie przerobiłam pół słupka. Teraz tutaj mam raz, dwa, w środku, przecież jestem na tym elemencie centralnym, trzy, słupki, tutaj miałam dwa półsłupki, w każdym z tych półsłupków przerabiam po jednym słupku i później sprawdzimy, czy rachunek się zgadza, bo to jest najważniejsze. Tutaj mówię Wam, w tej długości powinna mieć 33 słupki docelowo, więc w momencie, kiedy dochodzimy do końca okrążenia, to jest ta chwila prawdy. O, tutaj przerabiałam, zawsze mam, o, jedno oczko rozdzielające ten potrójny słupek, obsadzam słupkiem i znowu idę do końca okrążenia. O, już teraz mechanicznie w każdym półsłupku z poprzedniego okrążenia, bo tamto poprzednie okrążenie przerobiłam półsłupkami, przerabiam jeden słupek, o, po jednym słupku. Czyli dość mechaniczne okrążenie, tylko trzeba sprawdzić na końcu, czy mamy dobrą ilość oczek. Czyli po prostu, o, przerabiamy. I właśnie chciałam Wam... Chwila prawdy, dochodzimy do tego momentu prawdy. O, teraz... O, więc teraz już tutaj odwijam i tutaj dochodzę już do tego elementu ozdobnego, czyli jestem w tym pierwszym słupku reliefowym, w nim przerabiam jeden słupek, później tutaj dwa słupki w tych dwóch półsłupkach rozdzielających, o, i dochodzę do tego drugiego słupka, podwójnego słupka, tutaj wbijam słupek, o, i tutaj robię ten narożnik, narożnik złożony z dwóch oczek łańcuszka i teraz przeskakuję i tutaj przerabiam, o, tutaj przerabiam w tym kolejnym słupku reliefowym, przerabiam kolejny słupek, po tutaj dwa oczka w tych oczkach rozdzielających te dwa słupki reliefowe, o, i słupek w tym czwartym podwójnym słupku, no i w ten sposób właśnie, o, przerabiam tą długość, no i teraz chwila prawdy, czy tutaj się zgadza, więc teraz liczę te oczka w tym okrążeniu, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, więc mam tą długość złożoną z 33 oczek, 33 słupków i tutaj po dwa oczka łańcuszka, żeby zakręcić, no i w ten sposób przerabiam do końca okrążenia, czyli powtarzam ten bok jeszcze 3 kolejne razy. No i właśnie w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca, teraz już tylko szczepiam końcówki, zaraz Wam pokażę, co to daje, czyli po prostu, o, tak jak w poprzednich okrążeniach, odnajduję trzecie oczko łańcuszka w tym pierwszym, czyli równoważę tego pierwszego słupka i tutaj, o, szczepiam i mam to okrążenie przygotowane, no i teraz właśnie tak wygląda ten kwadrat, też można na tym etapie zakończyć i po prostu przerobić taką torebeczkę, bo to je właśnie w ten sposób przygotowuję. Oczywiście z takich kwadratów można przerobić również jakieś kocy, kocyki, kołderki, większe elementy. No i teraz właśnie docelowo jak tutaj przerobiłam taki element w tym ostatnim okrążeniu, czyli właśnie o taki bardziej jeszcze ozdobny kwadrat, więc to jakby dla porównania, nie wiem, który Wam się bardziej podoba. No ale właśnie teraz przystępujemy do przerabiania tego ostatniego ozdobnego okrążenia napakowanego oczkami reliefowymi.
I tutaj właśnie powoli pokażę, jak przerabiam, czyli... No i teraz jedziemy i tutaj jestem w tym momencie na 10 oczku od końca, czyli 10 z tych słupków. I tutaj właśnie na tym 10 oczku zamocuję grupę 3 słupków przerobionych razem i zamocowuję je na tym tutaj półsłupku. I wbijam wersję front post, ale zamocowuję na tym półsłupku z okrążenia wcześniej. O, czyli wbijam się, przeciągam i robię pierwsze przeciągnięcie w pierwszym słupku. Teraz tutaj powtarzam drugi taki słupek, druga taka grupa, przeciągam, o. O, i znowu dobieram, o, i trzeci taki słupek w ten sam sposób przerabiam w wersji front post, przez to samo oczko przeciągam i teraz szczepiam razem. No i oczywiście muszę tutaj, jakby osadzić ten wzór, czyli jakby tutaj jesteśmy na tym oczku, no i teraz 2, 4, 6, 8, 9, na 9 oczku przerabiam, przymocowuję półsłupkiem, o, półsłupkiem tutaj jakby zamocowuję i jeszcze tutaj drugi półsłupek, w ten sposób przesuwam się wzdłuż tego okrążenia, czyli jakby przesuwam się półsłupkami, a zabudowuję, o, takimi właśnie oczkami reliefowymi. I teraz kolejne oczko, czyli wchodzę na tym 8 półsłupku, przerabiam drugą taką grupę, o, czyli wbijam się tutaj przed tym oczkiem, wersja front post i znowu 3 słupki przerobione razem, czyli do połowy najpierw każdy takie oczko niezależnie, o, może troszkę zniżę, czyli narzucam nitkę na szydełko, przechodzę przed tym, pod tym półsłupkiem, chwytam nitkę, wyciągam i przeciągam, robię pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku i jeszcze trzeci tutaj słupek, mam to oczko jakby otwarte, tak żeby przerobić, o, tutaj już ten trzeci słupek, 3 słupki przerobione do połowy, od połowy szczepiam je razem. No i to było 10, 9, 8, 7 na 6 oczku, 2, 4, 6 na 6 tutaj oczku przymocowuję półsłupek, o, i przerabiam jeszcze drugi półsłupek, o, czyli 2 półsłupki, no i teraz dochodzę do narożnika i na narożniku przerabiam znowu podwójne słupki, czyli owijam nitkę 2 razy wokół szydełka i jakby zaczepiam się na tym tutaj oczku, które przerabialiśmy. Przechodzę pod nim, o, wyciągam i teraz raz, 2, 3 przeciągnięcia, to jest podwójny słupek, żeby w ten sposób przedłużyć ten taki wzór reliefowy. Teraz dalej w kolejnym oczku, czyli tutaj raz, w tych 2 słupkach, o, przerabiam 1 półsłupek, czyli po prostu posuwam się naprzód, o, dochodzę do tego tutaj kolejnego elementu i tutaj znowu podwójny słupek, który zamocowuję w ten sposób, przechodząc pod tym słupkiem reliefowym, przerabiam, o, raz, 2 i 3 przeciągnięcia, no i mam już tą połówkę tego narożnika jakby przedłużoną. Teraz na tym łuku przerabiam 2 półsłupki, w ten sposób jakby szczepiam te 2 okrążenia i teraz dochodzę do tej kolejnej tutaj grupy, czyli znowu 2 owinięcia wokół szydełka, podwójny słupek, który zamocowuje w wersji front post na tym kolejnym, czyli o, raz. To nie jest może wzór dla osób najbardziej początkujących, o, że tak powiem. I mam kolejny taki półsłupek, no i znowu tutaj nie obsadzam tego pierwszego słupka, tylko w... O, teraz już zaczynam kolejne jakby okrążenie i teraz na całej długości tego boku Wam pokażę, czyli pierwszy z tych 33 słupków z poprzedniego okrążenia jest przykryty tym podwójnym słupkiem zaczepionym tutaj. Teraz w drugim z tych słupków wbijam półsłupek, o, i w trzecim słupku wbijam półsłupek, w czwartym półsłupku wbijam podwójny słupek zaczepiony w wersji front post, czyli wbity tak od przodu, właśnie zaczepiony, o, tutaj, czyli właśnie, o, raz, 2, 3. Tutaj mam, o, w ten sposób przerobiony ten narożnik, obrobiony takimi oczkami reliefowymi. Czyli mam raz, 2, 3, 4. 4 oczka. 4 słupki, 4 słupek z tego poprzedniego okrążenia. Teraz w 5 słupku wbijam półsłupek, w 6 półsłupku wbijam półsłupek, no i teraz jestem na 7 oczku i tutaj przerabiam, o, w tym półsłupku schodząc 2 okrążenia niżej, przerabiam właśnie taką grupę 3 słupków przerobionych razem, ale w wersji front post, czyli, o, w ten sposób od przodu i teraz te 3 słupki. Pierwszy słupek przerobiony do połowy, w tym samym miejscu przeciągam, drugi słupek przerobiony do połowy, w tym samym miejscu przeciągam, trzeci słupek przerobiony do połowy i od połowy szczepiam je razem, czyli 7 i teraz na 8, czyli przeskakuję to oczko, o, i na 8 oczku przymocowuję i przerabiam półsłupek, pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, no i tutaj taką kolejną grupę złożoną z 3 słupków przerobionych razem w kolejnym oczku, o, czyli tutaj jedziemy, wbijam się, o, w tym oczku od przodu, czyli tak od przodu przechodzę, przeciągam nitkę i tutaj ta kolejna grupa, czyli 3 słupki przerobione razem,
czyli od połowy do połowy przerobione niezależnie, o dwa słupki do połowy przerobione, trzeci słupek wbity, to przez samo oczko przechodzę, o, mam te trzy słupki przerobione do połowy niezależnie, od połowy przerobione razem i w kolejnym tutaj o oczku wbijam się, pół słupki jakby osadzam. I to właśnie daje mi taki element reliefowy złożony z takich dwóch grup. No i teraz przerabiam jeszcze trzy, czyli pierwszy półsłupek, drugi i trzeci. I przerabiam taki element ozdobny właśnie, o tutaj zerkam jednocześnie na rozpiskę wzoru, bo jednak dobrze mieć rozpiskę wzoru pod ręką. O, i tutaj przerabiam taki element złożony z, czyli właśnie w tych, przerabiam, przedłużam podwójne słupki, te oczka reliefowe z tego elementu centralnego, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, przechodzę pod tym pierwszym podwójnym słupkiem, wyciągam i teraz raz, dwa, trzy przeciągnięcia, bo ponieważ schodzę tak daleko, po prostu przerabiam podwójny słupek, o, w ten sposób mam. Teraz jakby tego kolejnego, ten podwójny słupek, o, on jakby przykrywa ten kolejny słupek, więc przeskakuję i tutaj w kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiam pół słupek i teraz znowu owijam nitkę dwa razy i obsadzam ten właśnie o kolejny podwójny słupek w formie reliefowej, czyli znowu trzy przeciągnięcia, o. No i teraz znowu przeskakuję jeden z tych słupków z poprzedniego okrążenia, bo ten podwójny słupek reliefowy, o, jakby go przykrywa, jest jego równoważnikiem, teraz o jeden pół słupek, czyli przerabiam podwójny słupek reliefowy, półsłupek, podwójny słupek reliefowy, półsłupek. Teraz taki, znowu taka kuleczka złożona z trzech słupków przerobionych razem, którą tutaj zamocowuję właśnie, o, zaraz Wam pokażę w wersji tutaj docelowej. Tutaj zrobiłam taką kuleczkę i tą kuleczkę przymocowuję o na tym takim słupku, czyli tutaj schodzę, jakby odnajduję ten taki, o, centralny element, wbijam się, przerabiam znowu taką kuleczkę złożoną z trzech słupków przerobionych razem, czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy i szczepiam i mam taką kuleczkę tutaj w centrum. No i znowu tutaj jakby jedno oczko przeskakuje, czyli tutaj patrzę, gdzie tutaj miałam to oczko obsadzone, to przeskakuje i w tym przymocowuję półsłupkiem i teraz dalej lecę z tymi podwójnymi słupkami zamocowanymi, o, właśnie na tych elementach. No może to nie jest najprostszy wzór, ale chodzi mi o taktykę, o strategię, po prostu o technikę miałam powiedzieć, o, chodzi mi o technikę, czyli po prostu przerabiam, o, w ten sposób podwójne słupki reliefowe, o, czyli mam tutaj kolejny podwójny słupek jednego z tych oczek, nie, i teraz przymocowuję półsłupkiem, tutaj to oczko liczę, że jest przykryte przez ten podwójny słupek, tutaj zamocowuję się półsłupkiem i kolejny podwójny słupek zamocowany, o, tutaj w tym oczku, o, i symetrycznie przerabiam do końca okrążenia w ten sposób, czyli już teraz mam, o, mam tutaj właśnie ten element centralny rozbudowany, czyli przerabiając, zamocowując podwójne słupki na tych słupkach i tutaj taki mały, taką wisienkę na torcie, czyli trzy słupki przerobione razem, no i teraz przerabiam trzy półsłupki, czyli, o, tutaj to oczko przeskakuje i teraz trzy półsłupki, raz, dwa i trzy, jakby powtarzam to, co już przerobiłam, czyli teraz mam 2, 4, 6, 8, na tym dziewiątym tutaj oczku od końca, o, przerabiam mój pierwszą grupę trzech słupków przerobionych razem, czyli raz, dwa i trzy słupki przerobione do połowy, od połowy szczepione razem, przymocowane tutaj półsłupkiem, o, pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, teraz tutaj kolejna taka grupa wbita, o, w kolejnym oczku, czyli wbita tutaj w takiej formie front post, czyli przechodzę przez to okrążenie półsłupków i tutaj, o, pierwszy słupek przerobiony do połowy, wbijam się w tym okrążeniu półsłupków w wersji front post, czyli wbijając się szydełkiem od przodu, robię pierwsze przeciągnięcie w kolejnym słupku i jeszcze trzeci słupek do pary i szczepiam je razem i jakby osadzam tą grupę tutaj przymocowując półsłupkiem, o, i te grupy rozdzielam właśnie, o, czyli mam tutaj takie dwie grupy, teraz jeszcze dwa, pierwszy półsłupek, drugi i przerabiam już ten element narożny, czyli dwa podwójne słupki właśnie, o, tutaj pierwszy podwójny słupek i teraz znowu dwa kolejne półsłupki i dochodzę do tego już ostatniego podwójnego słupka, zamocowuję, czyli, o, raz, dwa.
To nie jest wzór dla osób początkujących, więc może tłumaczę tak szybko, ale bardziej chodzi mi o samą właśnie technikę przerabiania i dwa półsłupki na tym łuku rozdzielającym. No i to daje takie właśnie okrążenie. No ale właśnie chodzi mi przede wszystkim o to, ja Wam przygotuję rozpiskę wzoru. Chodziło przede wszystkim o to, żeby no jakby przerobić takie okrążenie bardziej ozdobne. I teraz o, zobaczcie, to daje coś takiego. No i może podniosę kamerę. No i właśnie ja tutaj planuję takie dwa elementy połączyć razem i przygotować taką sympatyczną torebkę. No więc właśnie o, w ten sposób wygląda ten mój kwadrat. No a ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia!